Szanowni, rozmawialiśmy o sile grawitacji i tam bardzo często pojawiało się pojęcie masy. No więc pora jest zastanowić się tak naprawdę, czym z punktu widzenia fizyka jest masą. No i to spojrzenie fizyka nie różni się specjalnie od codziennej intuicji. No, chodząc do sklepu, kupujemy na kilogramy, kupujemy to, co nam jest potrzebne. No i interesuje nas ilość tego. Tak? Więc tutaj są na przykład, znalazłem w internecie zdjęcie półki z cukrem, odważone po kilogramie cukru. Ilość cukru w tym opakowaniu, w tej papierowej torbie, no, odpowiada masie 1 kilograma. No, kiedy kupujemy cukier albo kiedy kupujemy owoce na wagę, no, to jest zdjęcie ze straganu, w którym kupiłem śliwki, o którym było zadanie o śliwkach. Tutaj widać te dwa rodzaje śliwek, węgierki i prezydenty. I rzeczywiście oba zresztą kosztują tyle samo, ale mają różną wielkość. Też interesuje nas jakby, ile kupimy miąższu tych śliwek albo miąższu jabłek, chociaż niektóre inne rzeczy kupujemy na przykład na sztuki. To jest inny sposób mierzenia. No więc masa jest miarą ilości materii i to dotyczy wszystkiego, także każdego z nas. Twoja masa to jest miara ilości materii, która ciebie tworzy. No i jeżeli tu mamy kilogram cukru, a twoja masa to jest 35 albo 42 kilogramy, no to znaczy, że tej materii w tobie jest 35 albo 42 razy więcej niż materii w tej torbie cukru. A oprócz tego to jest zupełnie inna materia. No, nie składamy się z cukru, mam nadzieję, że ograniczacie, że ograniczasz konsumpcję słodkości, bo nie są zbyt zdrowe. I ta ilość materii jest twoim znakiem szczególnym. To, co jest istotne, to to, że gdybyś się wybrał, czy wybrała na Księżyc, to zabierasz całego siebie ze sobą, całą siebie ze sobą. W związku z tym na Księżycu twoja masa będzie taka sama. Masa w fizyce ma jeszcze inne interesujące znaczenie, ale do tego dojdziemy, mam nadzieję, za kilka miesięcy, jak będziemy mówić o ruchu. Na razie spoglądamy na masę z punktu widzenia siły grawitacji i to jest po prostu to jest ilość materii, miara ilości materii, a jednocześnie zarówno źródło przyciągania grawitacyjnego, bo wszystko, co ma masę, jest źródłem przyciągania grawitacyjnego, jak i to tym, na co reaguje na to przyciąganie grawitacyjne, no bo grawitacja działa na wszystko, co ma masę. No a co to jest ciężar? No, rozmawialiśmy o sile grawitacji, no i wiemy, że siła grawitacji pomiędzy dwoma masami, m duże i m małe, odległymi od siebie o odległość r, no, dana jest takim wzorem, jest proporcjonalna do iloczynu tych dwóch mas, a w mianowniku jest kwadrat odległości. No więc wyobraźmy sobie, że to czerwona kropka to jest ta torba cukru kilogramowa, a to żółte takie to jest Ziemia. No, oczywiście rozmiary nie są zachowane, bo trudno byłoby je tak narysować. No to ciężarem tej torby cukru jest siła grawitacji, z jaką Ziemia ją przyciąga. I ten ciężar na ogół się oznacza przez dużą literkę Q, ale jego wzór jest taki jak wzór na siłę grawitacji. Ale to, co można o tym powiedzieć, co można teraz zauważyć, to to, że ten kawałek jest taki sam dla wszystkich miejsc na Ziemi, no bo
Ta stała G to jest stała grawitacyjna, uniwersalna stała, wszędzie we wszechświecie jest taka sama. M duże to jest masa Ziemi, no, wszędzie na Ziemi masa Ziemi jest taka sama. No a R to jest odległość między środkiem Ziemi a powierzchnią Ziemi. No dobrze, to tam trochę się różni, ale jak długo nie wybieramy się gdzieś bardzo daleko, to można zaniedbać tymi zmianami. Nawet na Mount Everestie ciężar 1 kg masy mąki będzie troszeczkę mniejszy niż w Gdańsku na poziomie morza, ale ta różnica jest praktycznie niemierzalna. No więc, ponieważ to wszystko jest takie same dla wszystkich sklepów na całej Ziemi, no to można po prostu powiedzieć, że póki nie interesują nas szczegóły oddziaływania grawitacyjnego, no to to wygląda w ten sposób, że ciężar jest proporcjonalny do masy. Jest jakaś stała proporcjonalność, nazwiemy ją małe g. Dlaczego tak, to się znowu wyjaśni za jakiś czas. I to g to jest zebrany razem to wyrażenie stała grawitacji razy masa Ziemi podzielona przez kwadrat promienia Ziemi. A tu stoi masa. Widać, że to jest dość praktyczne, dlatego że jak chcemy na Ziemi ustalić, kupić 2 razy więcej na przykład śliwek, no to jeżeli mamy urządzenie, które mierzy ciężar tych śliwek, no to 2 kg śliwek będą miały 2 razy większy ciężar niż kilogram śliwek. A 3 kg albo 2,5 kg będzie miało 2,5 kg większy ciężar niż kilogram śliwek. Tak działa ta proporcjonalność, prawda? Więc w ten sposób ten związek pomiędzy masą a ciężarem jest bardzo wygodny. No i warto jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do masy, która jakby była twoim wpisem w paszport, wpisem w twój paszport kosmiczny, to ciężar teraz będzie zależał od tego, w którym miejscu we wszechświecie jesteśmy. No bo na przykład na Księżycu, no tak, ta stała grawitacji jest taka sama, ale masa Księżyca jest inna. Promień Księżyca jest inny. W związku z tym ten stosunek, to wyrażenie, to G na Księżycu będzie zupełnie inne. No i warto mieć to na uwadze, bo czasem trzeba zwrócić, no czasem trzeba o tym pamiętać. No, na przykład, gdybyśmy chcieli tak przetłumaczyć przepis na ciasto, żeby na Księżycu odważyć wagą tą samą ilość materii, mąki, cukru, co na Ziemi. No ale najpierw jeszcze dygresja o wagach. No są 2 rodzaje wag. W tej chwili ta najbardziej popularna waga to jest taka, jak tutaj, ona mierzy po prostu ciężar. Tak? Ziemia przyciąga, co to są, papryka i 2 pomidory. Tak? Ziemia przyciąga paprykę i 2 pomidory. No i ta waga mierzy siłę przyciągania papryki, 2 pomidorów przez Ziemię. No a ponieważ ten współczynnik G jest taki sam, on zależy tylko od tego, że jesteśmy na Ziemi, nie zależy od tego, co leży na tej wadze, no to mając ciężar i znając ten współczynnik G, może łatwo z tego równania wyznaczyć masę, tak? I powiedzieć, że masa tych warzyw to jest, no jak to zrobić? No, trzeba pewnie Q podzielić przez G. Wykonać takie przekształcenie. Ale jest inny rodzaj wag. Te wagi są bardzo popularne, bo są dokładne, szybkie w obsłudze i tak dalej. Ale jest inny rodzaj wag. To są wagi szalkowe, które tak naprawdę nie mierzą ciężaru. One raczej porównują masę
na jednej szalce znaną w postaci odważników z masą na drugiej szalce. No i jak to działa? Tu mamy taką zabawkę dla dzieci w ważenie. No i jak to działa? No kładziemy na jednej szalce odważnik 5-gramowy, no a na drugiej szalce kładziemy tyle materii, żeby waga się wyrównała. No, jeszcze się nie wyrównała, no ale jak dodamy, o, jakbyśmy jeszcze 1 gram dodali, to poszła w tą stronę, oj, za dużo, tak? I teraz mamy sytuację taką, że Ziemia przyciąga to, co jest na prawej szalce, ten nasz odważnik, tak samo jak przyciąga to, co jest na lewej szalce. No tutaj też są odważniki, bo nic więcej tu nie można położyć, no ale to oznacza, że masa tych dwóch odważników, w domyśle masa tego, co chcemy, masa, którą chcemy wyznaczyć, jest taka sama jak masa tego odważnika, czyli 5 gramów. No, przy okazji bawiliśmy się wagami i ustalaliśmy, że zupełnie dobrym wzorcem odważnika są monety jednozłotowe, dwuzłotowe i pięciozłotowe, bo mennica dba o to, żeby były takie same. W związku z tym, jak potrzebujemy niewielkich odważników, kilkugramowych, to można sobie używać tych monet. No i bezpośrednia konsekwencja tego, że teraz wskazanie tej wagi szalkowej, no ono oczywiście, ponieważ porównuje masę, ono nie zależy od tego, czy jesteśmy na Ziemi, czy na Księżycu, tak? Waga tym samym odważnikiem odważy nam tą samą ilość materii, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. A ta, no tu wskazania tej wagi trzeba troszkę zmienić. No i ponieważ na Księżycu ten współczynnik proporcjonalności między wagą a ciężarem jest równy 1/6 ziemskiego współczynnika, no to jak mamy przepis na piernik, ja nie zachęcam wykorzystywania tego przepisu, napisała go dla mnie sztuczna inteligencja, więc nie odpowiadam za ostateczny rezultat, no to tak, no trzeba to, co waży, to co na takiej wadze ważyłoby 250 gramów na Ziemi, na Księżycu będzie ważyło 40 gramów z hakiem, tak? 41,5 grama czy coś takiego, tak? To, co tu ważyło 150 gramów, cukier, na Księżycu będzie ważyć 6 razy mniej. Kakao na Księżycu 5 gramów. Soda oczyszczona 1 gram. Ta sama ilość materii, ta sama ilość sody, bo jak robimy przepis, to zależy nam, żeby zmieszać te wszystkie składniki dokładnie w tych samych ilościach, tak? Co na Ziemi. No ale to ważąc, jeżeli mamy taką wagę, trzeba uważać, a tych wag szalkowych już praktycznie nie ma, a one są dość trudne w obsłudze, delikatne i tak dalej, i tak dalej. No natomiast takie informacje jak 3/4 szklanki miodu, no miód, 3/4 szklanki to jest objętość. Ta objętość, jak bierzemy szklankę i zabieramy ją na Księżyc, objętość tej szklanki się nie zmienia, więc 3/4 szklanki na Księżycu i 3/4 szklanki na Ziemi to jest to samo. Podobnie 1 szklanka mleka, masło pół szklanki, no i jajka. 2 sztuki jajek na Ziemi to są te same 2 sztuki jajek, co na Księżycu, więc tutaj w przypadku tych 4 pozycji to dzielić przez 6 nie trzeba. No ale będziemy mieli okazję wypróbować swoich sił w kolejnym zadaniu samokształceniowym dotyczącym sernika na Marsie, jeżeli dobrze sobie przypominam.